Dzień dobry wszystkim. Niedziela 18 grudnia, 8:00. No tam po 7:30 wyjechaliśmy z bazy. Byliśmy na bazie. Jeszcze trzeba było dachy ogarnąć. Jeden miał tu problem z wyjazdem, zakopał się. Miał to 11 ton, ale się zakopał, ale w końcu wyjechał. No nam się udało bez najmniejszego problemu wyjechać. Cóż, odśnieżyliśmy dachy. I jedziemy dalej, przede mną jedzie, nie widać pewnie, ale dojadę razem z teściem. Teściu tam magnolią pomarańczową i naczepą po Adarze jedzie. Oczywiście uprzedzam pytania, nie jeździmy pod Adarem, ani nic. Nie mamy z tą firmą nic wspólnego. Ale to jest po prostu naczepa odkupiona i tyle. W sumie nie miała chyba niecały rok jak była kupiona, więc to świadczy trochę dobrze o tej spedycji, skoro ktoś nad nie roczną naczepę już sprzedawał, nie? Więc długo nie podciągnął, ale jako ciekawostka z Adaru, no to teściu tutaj tam kiedyś miał problem z załadunkiem na firmie, bo zobaczyli, że oklejenia Adary powiedzieli, że tej firmy nie obsługują. Chociaż teście próbowali tam wytłumaczyć, że to tylko naczepa i oklejenie zostało i nic więcej, nie jeździmy pod tą firmą, ale no nie wiem, nie pamiętam jak się to zakończyło, czy go w końcu zadowali, czy nie, ale miał problem z tego tytułu. Zresztą ja też czasami się przepinamy i w ogóle jechałem z tą naczepą, to każdy wypytywa, jak pod Adarem, jak pod Adarem. Mówię, no nie wiem, nie jeździmy pod Adarem ani nic. Nasz szef ma własne ładunki, tak więc nie wiem jak. No cóż, pogoda jak widać -4, znów dosypało tego ciulstwa. Więc z rana była robota, ale w samochodzie nagrzane możemy pomykać na spokojnie. Ja mam 2 miejsca zrzutu. Nie wiem czy mówiłem, jeden pod Ingolstadt, drugi w sumie chyba bodajże pod Türkheim był. Gdzieś tam w tych okolicach, jak się nie mylę. Pierwsza zrzutka na 12, druga na 16, oba to logistyki, edeki. No jestem ciekaw jak pójdzie, czy będzie ten głupi skaner. Byłem na ADC nieraz, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy tam był ten głupi skaner tych palet, czy nie. No jak będzie, no to znów będzie przygoda wesoła. Kawa nie będzie potrzebna. Dobra, nie zanudzamy. Drogi tutaj już ogarnięta, krajowa, tak więc spoko jest. Nie ma najmniejszego problemu. Zobaczymy jak dalej będzie, ale podejrzewam, że ten sam stan rzeczy będzie się utrzymywał, nie? Tak więc lecimy. Plan nie wiem jaki, Kodersdorf na dzisiaj. I w sumie tyle. Jeszcze tylko gdzieś pieczywo, żebym sobie kupił świeże. I żebym nie zapomniał. Bo to jest w sumie najważniejsze. Nie zapomnieć, a potem kupić. Dobra, do później. Zobaczymy jak ta dniówka przebiegnie dzisiaj. I to 16:20, koniec dniówki. Stoimy na Kodersdorfie. Przejechaliśmy granicę. Uznaliśmy, że tutaj sobie staniemy na Przemysłówce i tyle. Cóż, trzeba iść mecz oglądać. Może będę miał zasięg, więc się uda coś obejrzeć. I co, pauzę zrobić. Nie około tam stąd mam jakieś 7 godzin drogi, plus jakieś zapasy sobie tam dać, więc tam 4:15 będę ruszał, coś koło tego. Tak więc do jutra. I dzień dobry, w poniedziałek, 19 grudnia. Jak widać, witam się z Wami w kołorku. Właśnie ruszyłem z pauzy, 45 na Wolf-Huche na 9 stałem. I co? I to było do przewidzenia, że tak się stanie, bo jak widać tu macie przemarznięte, tam macie przemarznięte, więc co? Było -5, -6, no i padał deszcz. Więc na skutki długo nie trzeba było czekać. I tu praktycznie do Norymbergi jeden wielki korek się zrobił, nie? Więc elegancko, jeszcze deszczu brakowało, po prostu cudownie. No ale godzinę zapasu mam, ruszyłem 4:15, no, zrobiłem rozpoczęcie. Wszystko szło elegancko, więc jeszcze godzinę zapasu mam. Więc myślę, że się wyrobię. No, tu na lewym pasie się potukli, ale zamiast prawy jechać, no to trzeba obejrzeć, tak? Zamiast dodać gazu i... Ale cóż. Dobra, jadę, biorę się za robotę, jadę, cisnę, żeby tu podgonić trochę. Ale no ciężko będzie, bo tam kolejny też wypadek był, patrzyłem na Google, więc na razie kiepściunio się to zapowiada, nie? Kiepściunio, już lepiej żeby sypało śniegiem, aniżeli deszcz ma być, bo to tragedia na takie warunki. Dobra, do później. O, tu kolejne. Teraz po prawej stronie. Tu trochę więcej szkód. Niestety, ale solniczki, co bym miał nie mówić, jechały jedna za drugą, mimo wszystko. Napierdzielały ostro. O, tu kolejne. To już trzeci. Po prawej stronie, no to już go zaliczmy do tego. Dobra, na razie jedziemy, zobaczymy jak było. No niestety ładny tutaj jest Saigon, ładny. Nie wiem ile było wypadków, nawet przestałem liczyć. Po mojej stronie tam od tego parkingu było 8, a po drugiej dachowania, niedachowania, jeszcze dalej jest 15 wypadków od Wolf-Huche tutaj do rozjazdu za trójką. Tutaj jak widzicie grubsza impreza jest. Też jakiś karambol, nie wiem, nie karambol, może nie przesadzajmy, ale też już jest grubo. Jeden, drugi, trzeci. Masakra. Tyle porozbijanych aut, że dramat. Ale spokojnie, będzie to kupować za to w Polsce. Niedługo będzie to kupić w Polsce ciekawego, taniego. Albo i nie. No już widzę, że tutaj w miarę jest spoko. Tam też widziałem z drugiej strony. Nie mieli, ładnie się zbiera. Z drugiej strony też manem nie nagrałem tego ani nic, bo jechałem, ale manem próbował wyprzedzić osobówkę, bo był wypadek, a i się chłop połamał. Ja też tu próbowałem trochę zawojować środkiem, ale w moment, że tak powiem, droga nauczyła mnie pokory. Widziałem, że też leciutko tylko gazu dodałem i to co najgorsze, nie jest cały czas ślisko. No wtedy, no wiesz, jest cały czas ślisko, tylko tak jak tu, to dodaję cały czas gazu. Raz jest elegancko, fajnie, a za chwilę jest lodowisko i tak na zmianę. Lodowisko, elegancko, lodowisko, elegancko i naprawdę to jest ciulowe bardzo warunki do jazdy, nie? Bo nie wiesz czego się za chwilę możesz spodziewać. No i u mnie też jeszcze jakiś wypadek, widzę, już leci na bombach albo tu, albo tam, nie wiem. Powoli się przebijamy i tyle. Co 12:33, 11 minut temu wyjechałem, ekspresowo poszło elegancko, przyjechałem tam chyba 11:20, wykręciłem 15, akurat odjechał spod rampy, mniej więcej powiedział, że jak ten odjedzie, żebym podjechał. Podjechałem, rachu ciachu, zrzuciłem elegancko, nie ma żadnego skanera, nic, to nie trzeba się pierdzielić z tym, ani wkurzać, ani nic po prostu. Elegancko zrzuciłem, wykręciłem 30. No bo jak miałem 15, to sobie zjadłem wszystko, więc uznałem, że sobie wykręcę 30 dp. No już nigdzie nie stawać, prawicie powinienem dojechać, bo 140 jeszcze mamy do drugiego miejsca, więc bez problemu powinienem dojechać i tak na tamtym czasie, ale już mówię sobie wykręcę, nie? Tutaj sobie postoję na tym kolejnym rozładunku na młotkach, aż do bólu. I co, jadę około 14:30, będę tam na miejscu, na spokojnie już. Nie ma się co śpieszyć, awizacja na 16, zobaczymy jak wezmę, zrzucę, wykąpię się, tam podobno jest prysznic, więc wykąpię się i najprawdopodobniej będę czekał, bo tu spedytorka mi na razie powiedziała, że nic nie ma, bo myślała, że mam jedno miejsce, no i napisała mi, że czekamy, ale ja się zapytałem, za czym czekamy, a bo ty masz 2 miejsca, no to jedź drugie miejsce, więc na razie powrotu nie ma. Fajnie było, żeby byłby ten Türkheim, znów do gości radował, wow. Dosłownie stamtąd to będzie 5 km i bym się cieszył jak dziecko w takim układzie. Nie dość, że przez dom i w ogóle i w szczególe, ale zobaczymy co wymyślą. Dobra, jadę, odezwę się później i tyle, jak już stanę, porobię wszystko, więc do później. I dobry wieczór ludziska, jest jakoś po 18:00, ja już stoję, ale pewnie nie widać, rozładowany. Tutaj przy firmie to jest ta cała deka, tam trzeba wjechać do ciecia. Cieć daje kwita, pager na parking, na pageru wyjdzie numer rampy, pod rampę potem znów do biura zostawić papiery, no i rozładowywać, rzucać i potem gościu tam daje ci kwita i znów do biura dostajesz papiery, wyjazd. Nie wolno stać w środku, ale można tutaj i śmiało można z toalety korzystać, jest prysznic, toaleta, więc można tu wigilię spędzić. No niestety powrotu nie ma. Pisałem spedytorce, żeby dała znać, Kiedy się rozglądaj za opłatkiem, za karpiem, nie? No zobaczymy, jak to będzie. Szkoda, szkoda. Cóż, no rozładunek poszedł sprawnie. Wzięli mnie sprawnie, niesprawnie. Byłem tu po 14, zjadłem, wykąpałem się. Wzięli mnie przed piątą tuż. Rampa 206, wziąłem się, zrzuciłem. Ale co moim oczom ukazał się znów ten skaner tych palet zarąbanych. Mówię, o matko bosko, będzie tragedia. Ale jest tu gościu, który przy każdym stanowisku z tego skanera jest gościu. No jak nie przechodzi, no to on to bierze, poprawia, bo on wie, co w trawie piszczy, gdzie poprawić, jak poprawić w ogóle. A ty tylko zrzucasz i mu postawiasz palety i mu wieszasz, jakby co. A jak się za bardzo przestoi, bo się robi zator, to on sam se wkłada, więc no tak, to można zrzucać, nie? W sumie nie zeszło dużo z samym rozładunkiem, najdłużej na drugie tyle to czekałem na papiery, nie wiem dlaczego, od tego gościa w sensie. Im dał papiery, tak? Więc to najdłużej czekałem. No i co? No i wyjechałem, stanąłem tutaj. Zatoczki są. I co? I będę odpoczywał. Będę odpoczywał, nie wiadomo ile, nie wiadomo jak długo. Oby tylko do jutra. Nie chcę dłużej. Ale co, jakby co? Jutro jakiś spacer. Chleb kupić. Muszę zobaczyć, czy tam w toalecie jest kran, wody sobie muszę nabrać, bo mi się kończy. No i chleb niedaleko, tutaj jest 2 km, stąd będzie Lidl, więc jakiś spacerek się zaliczy, nie? Ode mnie tyle, nie zanudzam. Idę coś tam porobić. Już piąty w sumie jestem. No bo dzisiaj przed czwartą pobudka było. Ale no jeszcze trzeba przytrzymać. No co ja będę potem robił, jak stanę znów o czwartej? Trzeba jeszcze trochę powalczyć, nie? Tak więc ode mnie tyle. Widzimy się jutro, pojutrze, nie wiadomo kiedy. I dobry we wtorek. Dzisiaj jest 20. Dobry, jak widać ja w ruchu, to oznacza dobre wieści, bo godzina 10:13, ja już prawie godzinę jestem w ruchu. Więc co, stało się to, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że z rana załadunku już nie będę miał ani nic, więc budzików nie nastawiałem, no i mnie obudzili, że jest powrót, wstawaj, ruszaj dupę. I bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, bardzo mi się to podoba. Mam 2 miejsca załadunku, 3 miejsca rozładunku, ale w sumie będę 2 tylko rozładowywał, bo z 3 mam jechać na bazę. I tak to w sumie wygląda. Jakoś o 9 mnie obudzili, szybko się ogarnąłem, nic nie jadłem, ani nic, tylko ogień. Może by dzisiaj to poładować, lepiej głodnym poładować, ale już potem sobie na spokojnie zrobić ucztę i jechać jak pan, niż stać do jutra, bo zabraknie paru minut. Co, do celu pierwszego mi zostało 67 km, do drugiego celu nie wiem, bo dostałem po drodze na miarę i tam chyba kod to jest 9 z przodu, więc też trochę podlotu będzie, ale jeszcze nic nie wklepywałem ani nic. Tu w jednym miejscu ładuję 2 miejsca, Chełm i Kraków. A potem w drugim miejscu załadunku ładuję do Zabrze, więc będę rzucał Zabrze, Kraków i potem na bazę. No i w sumie tyle. No, tu patrzyłem, że tu ma być chyba 14 palet. Mi zlecenie wysłała spedytorka. A w tamtym to nie wiem. Nie patrzyłem jeszcze ani nic. Więc 1 paleta tylko w sumie do Chełma. Więc spoko, bardzo dobrze. W sumie ten Kraków pokazuje, że pracuję 8-12, więc marne szanse, żeby to jutro zrzucić. Ale oczywiście będę się starał, żeby to jutro zrzucić mimo wszystko, nie? Fajnie by było je zrobić w domu, to by było wow, elegancko. Ale jak będę w czwartek, też się nic nie stanie, też spoko wcześniej, więc najważniejsze, że poładowane. Z tego się, no, to jest powrót, z tego się najbardziej cieszę i nie trzeba czekać, nie do ostatniej chwili ani nic, więc wszystko jest porobione i elegancko. Cóż, Monachium za mną, bo nie powiedziałem, gdzie to jest. No 9-2, przepraszam, ciśniemy to cały czas. To jest... nie wiem jak wam wytłumaczyć to, później wam pokażę. I co, trochę podlotu było, bo ze 150 km i tyle. Dobra, jadę, biorę się za robotę, odzywam się później. No jestem na załadunku, sobie pod rampę za 40 minut. Zdążyłem zjeść, ogarnąć, kawę zrobiono, więc czekam dalej cierpliwie. Dzwoniłem do szefa, jak on to widzi, bo drugie miejsce załadunku no tutaj przy granicy z Austrią. No i aż się prosi, żeby pojechać przez na Wiedeń, na Brno, no i dopiero wtedy na Katowice, tak? Jest 700 km. No ale nie mam ani tutaj na Austrię, ani na Czechy, a tym bardziej nie mam certyfikatu emisji spalin. Więc wstępnie droga będzie prawie, no, ponad grubo 300 km dalej. No bo przez Gorzelec, tak? Więc naokoło. No ale ma się jeszcze dowiedzieć, dopytać, czy będą sprawdzać ten certyfikat emisji spalin. Ja mówię, że będą, bo kiedyś jechałem, no i sprawdzali, nie? A więc nie wiem, i ogólnie ma się zastanowić, czy jechać jednak przez Czechy, spróbować, czy przez Niemcy jednak. Nie wiem, też jego decyzja. No na razie jeszcze tu stoję, stąd mam 100 km, więc kawałek jest. Ja cóż, pojadłem. Chcę gdzieś tu śmieci, kurde, wyrzucić muszę, bo już mu Boże. Mam takie pełną reklamówkę, że masakra. Tam na Przemysłówce nie było gdzie, tu idę się rozejrzę, że będzie jakiś koszt tam wyrzucił. Jak nie, to zjadę na parking i wyrzucę, bo już mnie to drażni. Dobra, do później. No jest po 16. Udało się załadować drugie miejsce, była nerwówka. Niestety w pierwszym miejscu wyjechałem po 14. Tragedia, zeszło się sporo. No i tutaj też mam 100 km do lotu, ale się udało. Tędy wjechałem, to trzeba było wjechać, cofnąć. Towar na paletach, wózki dziecięce. Ciulowo to zapakowane jest trochę. Praktycznie streczem jest owinięty towar, nie wraz z paletą. No zobaczymy, czy dojedzie całe, nie? Cóż, będę atakował na Czechy. A Czeskie Budziejowice, tu na Passau, tym przejściem przejdę. No i potem w górę, nie? Brno, te sprawy. Nie wiem, gdzie czytnik kupić. Nie mam pojęcia, bo tam jechałem, ale tam jest małe przejście, nie? Wtedy miałem czytnika, teraz nie mam. No i trochę skoszą, nie? To wyjdzie za euro 0, bo nie mam certyfikatu emisji spalin, no ale dobra. Dobra. Idę. No i w sumie jeszcze a propos pierwszego załadunku, to co wyszło, że to jedno Kraków, a ten Türkheim, to się okazało, że jest towar na Ukrainę, nie? Więc będzie przeładunek, pokażę wam, ile papierów jest. Ha. O, może tego nie widać tu dobrze, ale nie, zła książeczka by była z tego, nie? Idę jeszcze śmieci, tu wyrzucę moją kosz, to im zostawię jakąś pamiątkę po sobie i biorę i uciekam, bo szkoda czasu. Dobry. Witam w środę, 21 grudnia w Czechach, jestem pod Brnem. Udało mi się stanąć wczoraj tutaj po 23 na stacji cudem, ale przestałem, więc elegancko. Cóż, a propos wczorajszego dnia, to trochę tragedia. Bo tak, w sumie, nie pokazywałem, pokazywałem wam papiery chyba. No miałem jechać, a zaraz wam powiem. Miałem na początkowo jechać 39 sobie. Potem miałem jechać na te Stronice, czy coś takiego. I potem stamtąd ściąć dopiero czwórką cały czas, ściąć Strakonice. I tam potem, no to znaczy no jechać na Strakonice i sobie ściąć tędy, tak? Ale koniec końców, oczywiście nawigacja mnie tak właśnie prowadziła. Ale zobaczyłem znaki to i pojechałem tą 39. Ja nie jechałem kiedyś, ale co lepsze, odwaliłem jeden numer, nie? Zobaczyłem tutaj w tej miejscowości znak Czeskie Budziejowice, w lewo. Jedź pan, tak? Wiecie co? I kuźwa pojechałem. I tu jeszcze jak to tako było spoko, a potem w tą 165 i 166, tam chyba jest nawet zakaz. Powiem szczerze, że dramat droga. Droga jak droga, no pod górę z góry, tylko problem był takiego typu. No śniegu wszędzie było, główne drogi eleganckie, ale ta droga, jeden tylko w tej miejscowości, gdzieś rynek i był kawałek ośnieżony, a tak to leżał śnieg. Dodatkowo była mgła, mrzawka i minus 4, nie? Więc sobie wyobrażacie, że to była jedna wielka ślizgawka, nie? I podjazdy po 12%. podjazd jak podjazd, a najgorszy to miałem wjazd po prostu. Oj, tragedia, 12% zjechać na lodowisku, gdzie są zakręty, to powiem szczerze, tragedia. Modliłem się tylko, byleby się nie rozwalić, nie? Jak dojechałem do głównej drogi, to po prostu, nie wiem, cieszyłem się jak małe dziecko, że się udało to wszystko przejechać, więc nie polecam ogólnie w zimowych warunkach. Latem śmiało, z góry pod górę, jak się ma czym, to można iść, tym bardziej lekko. No i co, wczoraj byłem na stacji, na pierwszej wjazdowej, pani mi dała mapkę, gdzie są te, właśnie, gdzie od tej strony kupię boksa na Czechy. W Czeskich Budziejowicach są 2 punkty i w Strakonicach jest 1 punkt. W Czeskich Budziejowicach tutaj jest na wlocie, od dołu OMV-ka i potem na światach po lewo też jest. Już jak się wylatuje na trójkę, tam też jest. No i wczoraj tam kupiłem na 181 € łącznie. I dzisiaj, co teraz właśnie byłem doładować tutaj na molu, znów 50 €, bo się świeci jedno żółte i nie wiem, niech się aktualizuje, bo no, powiedziała, że 1000 koron potrzebuje, nie? Miałem 500, więc 50 € dopłaciłem. Dobra, ja się biorę za walkę. Do Polski mamy 194 km, tam 260 do celu, więc rzucić i jechać dalej. I co, rozładowane, 12:34, Zabrze rzucone. Elegancki wjeździk. Tak wszystko wygląda, więc nie jest źle. Dobra, jeszcze raz, widać wjazd jaki był, taki był. Rozładowane, elegancko, pół godziny ręcznie wszystko zrzucaliśmy, ale bardzo szybko, fajnie i sprawnie poszło. I teraz to ruszam dalej. Znalazłem firmę wreszcie na Google, do 22 podobno pracują. Zobaczymy jak to pójdzie. 120 km do celu, więc zobaczymy. Cóż, problem był wyjechać, ale udało mi się, bo widzieliście pod górę. Kazał mi tam przodem ogólnie wjechać, ale tam to już w ogóle śnieg był i nierówno i mówię, nie ma opcji panie z ulicy. No mogę tu, mówię jeszcze, mogę spróbować wcofać i tyle. Ale udało się wyjechać, więc elegancko lecimy, gonimy bardzo dobry czas. Fajnie było już dzisiaj być w domu. I dobry wieczór. Korki, koreczki, korunie. Jak to w Krakowie, po prostu tragedia jeździ po tym mieście, podziwiam ludzi, którzy tu mieszkają. Ja zawsze tu trafiam na korki. Godzina 16:34, rozładowany, cisnę do domu, na bazę, elegancko, bardzo fajnie dzisiaj, będę spokojnie, wystarczy jazdy, czasu pracy i wszystkiego. Na bazie jutro rano przeładunek na solówkę i jadę z tym, z solówką po prostu, pojadę z tego Chełma. Myślałem, że nie zrzucę, rzutem na taśmę mnie po prostu wzięli, że tak powiem. Udało mi się, wiesz, że kolunią. Rzutem na taśmę mnie wzięli, bo do 15 pracowali, ja byłem za 2, ale powiedział, że mnie zrzuci. Więc no plus przeogromny. Dzięki Bogu udało się, niestety droga, tragedia, 2,5 godziny. Jechałem tam te ile, 100 km było. Po prostu na czwórce jeden wypadek, drugi, bramki. Obwodnica zakorkowana, masakrycznie, więc oj, tragedia tu było dojechać. Zeszło się, ale mniejsza o to, udało się, zdążyłem, wyrobiłem się, zrzucone papiery, podbite, można gnać do domu, jeszcze tylko cokolwiek bym chciał zjeść, po prostu cokolwiek. Dzisiaj tylko zjadłem rano, jak ruszałem sobie jogurt, oj, nic więcej, po prostu czuję jak się sztrawi od środka, więc zjeść cokolwiek, byle co, jakiegoś hot doga i tyle. I resztę wojaży jutro, przejedziemy się solówką. Zobaczymy jak to jest. Oj dobry, w piątek, piąteczek, a nie, czekaj, czwartek, czwartunio. Jak widać trochę horyzont się zmienił, jest troszeczkę niżej, nawet bym powiedział, sporo niżej. Cóż, no, wczoraj zjechałem na bazę, nie nagrywałem nic, bo mi bateria po prostu padła, zjechałem na bazę. Miałem 8 chyba, 14 jazdy, 540 km byłem, a tuż przed 20 na bazie. I co, dzisiaj rano po 8:30 tam, o 8 po 8. Przyjechałem na bazę, przeładowaliśmy, potankowałem sobie tego małego grzechodnika i jadę do celu. Ile jeszcze? 156 km pokazuje ta nawigacja, więc ile? 2 godziny, 2,5 powinniśmy być na miejscu, tak? Czyli 10-11, na 2 godziny pokazuje nawigacja. No, zobaczymy. Ale w sumie tutaj tą drogą na Lublin, tutaj właśnie tam 754 i potem dalej na Opole, to spoko. Tutaj ruchu nie ma, to można podgonić trochę. Potem obwodnica, więc w sumie powinno się nadać. W sumie nie, z tym rozładunkiem tak trochę mi się nie zgadza. To co jest w papierach niby jest, tam jest jakaś opinia sprzed 3 lat, że magazyn przeniesiony, no będę musiał zjechać sobie po kawę. No muszę się zagłębić trochę w ten temat i zobaczyć jak to gdzie. Czekaj tym rowerem, dziadek, gdzie na 3? Do cholery. Przepisy są dla wszystkich. Muszę się zagłębić w ten temat, bo no, jak pisuję ogólnie nazwę firmy i miejscowość, to wyskakuje też co innego, nie? Więc no nie wiem, nie. Podjedziemy, no jak nic nie będę wiedział, nic się nie dowiem, to podjedziemy w pierwsze miejsce, a przekierują w drugie i zobaczymy. Tutaj ile jest? Chyba 13 palet. Niespełne 1,5 tony, więc spoko, ale wyzwania jazdy tym autem są naprawdę. Przesiadce z dużego to bo podziwiam ludzi, którzy tak jeżdżą głośniej, niżej, boże, strach się ciężarówką i w ogóle i wszystkiego. Ale dziadek ma swoje, prawie 1 300 000 na kulane, więc nieźle. To jest dopiero emeryt. Dobra, odezwę się później, nie zanudzam. I co? Jestem na miejscu, już stoję z godzinę. Z Hutnicza. Adres miałem na chemiczną. I tak jak w opiniach w Google sprzed 3 lat, że to przeniesione rzeczywiście lokal do wynajęcia. Więc no podjechałem tutaj, okej, no i kazali czekać, no już godzinę czekam. Masakra, nie? Ktoś czuje, że tu się zejdzie, bo tu stoją i stoją, no sami Ukraińcy. Nic się nie rusza, nic się nie dzieje, ja tu nie wiem. Ale więcej osób na papierosie, obsługa tutaj no to kiepsko leży trochę i kwiczy. O. Tu piękna, cudowna solóweczka, maszyna po prostu o. Ciągnie jak szalona. 1,5 tony ładunku i ciężko jej się rozpędzi, ale swoje już przejechała, wystarczy jej, nie? Swoje zrobiła i teraz służy jako taki dziadek, żeby tu podjechać, tam przejechać, tu wyjechać, o, jakimiś takimi pierdołami. W sumie dobrze by to było, dobrze, że przyjechałem solówką. Trochę tu ciasno jest, nie jest ciasno, ale sami wiecie i widzicie, tutaj śnieg jest. Więc tak, jeden się ustawi bliżej, to się przejedzie. Ten się wystawił trochę za mną szeroko, tam jeszcze widzicie śniegu leży. No to ci przechyla budę znów w drugą stronę i trzeba tutaj po krawężniku trochę przejechać. Tym bardziej, że tutaj ta zabudowa to się kołysze mocno, mimo wszystko. To małe, wysokie też i bardzo na lata, nie? I trzeba uważać tutaj w tej solówce, bo ona bardzo się przechyla. Dobra, nie zanudzam, czekam dalej cierpliwie. Jeszcze godzinę i idę trochę boruty porobić. Trzeba trochę przypomnieć sobie jak się kłóci w ogóle. No ileż to można. No i jeszcze a propos. W sumie będę jechał Nowym Rok. Po Nowym Roku myślałem, że będzie przerwa, tam po 6 się wyjedzie, ale z tego co na razie wstępnie jest mówione, to do drugiego będę wyjeżdżał, więc średnio mi się to podoba. Może się zamienię z ojcem, jak nie będzie jechał, albo z teściem. W sumie bym się zamienił i bym się nie zamienił, tak mieszałem na razie, mam odczucia, czy jechać, czy nie. No, chyba że też będą jechali, to nie będę miał się wtedy z kim zamienić. Ale jeszcze sytuacja rozwojowa. Idę, czekam, posiedzę trochę, dopiję kawę i pobudzę się i potem idę robić tam trochę zamieszania. Bardzo chroniarz niemiły, więc powkurzyłem go trochę. No i to, 15:13, dopiero to rozładowany byłem, porobiłem Borutę. 5 minut po Borucie mi wzięli, rozładunek 5 minut, no masakra, nie? Bo to w sumie 2, 4, 5 miejsc paletowych zajmowało te 14 palet, więc elegancko. Polecić tylko tą firmę i w ogóle jest szczególe. Po prostu tragiczne ruchy mają, nic się tam nie działo wielkiego. A nikt nie wjeżdżał, nikt nie wyjeżdżał, nie? Więc... No ale cóż, udało się, można zacząć święta, śpiewać Jingle Bells i inne pierdoły, jeść karpia, pić wódkę, zagryzać pierogami, w ogóle wszystkim i szczególe i w ogóle, i odpocząć i tego, bo już na ten rok to koniec. Chyba nie w sumie, bo tak jak mówiłem, mam jeszcze ładować, ale to się wyjaśni, więc to w Ostrowcu będę ładował, więc tyle co w sumie, nawet samochód się nie zagrzeje ani nic. Będzie do lotu, nie? Dobra, do później, że tak powiem, do podsumowania i tyle. Na razie próbujemy się wydostać z Chełma na Lublin potem, i potem na Lublin, Opole i tak jak przyjechaliśmy, tak samo wracamy, co do kropki. No oprócz tego, że nie będę zajeżdżał na stację po kawę, nie? Dziadek daje radę. Teraz na pusto to musi iść jak przecinek. I ostatnie metry, to nie no, ale kilometry. To tak, ostatnio proste, jakby to powiedzieć, do bazy i koniec jeżdżenia na ten rok i czas na święta, elegancko, podobało mi się to kółko, zawsze tak mogę wyglądać, w środę w domu, dzisiaj tylko jechać rozładować, jeszcze jakby szybciej rzucali od ręki, to już było w ogóle bajeczka, ale nie wszystko można mieć, tym bardziej w transporcie. Tutaj raczej można, jedyne co jest pewne to, że nic nie jest pewne i nic nie wiadomo. Dobra, przejechać rondo i jeszcze tylko nie zakopać się na tych dziurach i będzie dobrze. No i witam po raz kolejny, ja już na bazie właśnie się wylogowałem, jeszcze chwilę z teściem pogadałem, no właśnie też przyjechał, stoi obok mnie. Tam stoi Wolwina, ale pewnie nie widać, bo ciemna jak nie wiem co. Wylogowany, graty zabrane. I to by było na tyle w tym kółku. Kilometrów wam nie podam, bo nie pamiętam. Nie wiem ile tam miałem. 2300 w tamtym, plus dzisiaj około 350. Coś takiego. Nie wiem. Kiedyś sobie tam policzę w wolnej chwili, bo lubię sobie policzyć kilometry, ile tam ogólnie robię dziennie, miesięcznie. Kiedyś jeszcze liczyłem ile rocznie robię, ale już od paru lat tego nie robię. Nie wiem, jakieś lenistwo się pod tym względem zrobiło. Ale to tak, dla mojej własnej ciekawości, jak to się mówi, zawsze sobie robię. Tak więc cóż, kończę, nie zanudzam, bo szkoda czasu. Może nie dziadek, może lepiej jak to będzie wnuczek, ale w sumie szkoda, żeby wnuczek był starszy od dziadka. Tak więc powiedzmy, że wnuczek dał radę, objechał elegancko, tak więc... Podoba mi się to, robota zrobiona, cóż, robota na ten rok też zrobiona, więc czas odpoczywać, świętować, odpoczywać, ładować baterię na przyszły rok, zobaczymy jaki będzie, czy będzie ciężki, czy będzie lekki, jaki by nie był, trzeba takiemu podołać. Tak więc dziękuję za oglądanie, za komentarze, za każdy odzew. No obecnie cóż, po tym filmie będzie chwilowa przerwa, no wiadomo z jakich przyczyn, no bo nie będę jeździł, jak długo będzie trwała, nie wiem, aż pojadę i coś nagram. Mam tam parę takich filmików luźnych, POV, to je wrzucę, udostępnię, żeby coś tam się działo, a następny filmik z kółek do rajchu No będzie jak po prostu pojadę. Czy to się uda, tak jak mówiłem? Nie wiem, w transporcie, tak jak powiedziałem. Jednego można być pewnym tego, że nie wiadomo co będzie. To jest właśnie jedna rzecz pewna. Tu jest zawsze sytuacja dynamiczna, skomplikowana, łatwa, prosta, trudna, ciężka. Więc tu nic nie można przewidzieć i najlepiej niczego nie planować. Więc co? Dzięki jeszcze raz, dzięki. Do następnego filmiku. No i jako, że już się nic tu podejrzewam nie będę odzywał, to życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, by był lepszy jak poprzedni. I tyle, to najważniejsze. Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Jak będzie zdrowie, to będą pieniądze. No i nawzajem, jak to się mówi. Polećmy klasykiem. Tak więc dzięki, do zobaczenia w przyszłym roku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, cześć.